To zapal go i jakbyśmy wyjeżdżaliśmy. Jak zapal, jakbyśmy wyjeżdżali? Znaczy jakbyśmy, no nie wiem. No i co, Kamil? Udało się. No, udało się i to wielkim... Dobra, wróć. Udało nam się tą naszą babcią, bestią pokonać w zasadzie bezproblemowo ponad 1500 km na rajdzie koguta. No nie tak bezproblemowo, bo były małe problemy. Tak, w sumie. Odkręciło się jarzmo hamulca, ale teraz tutaj fajny warsztat w Rynie naprawił nam to. W ogóle bezkosztowo, za co chcieliśmy serdecznie podziękować, bezproblemowo. A co drugi raz? Jakieś inne problemy? No, jeszcze troszeczkę oleju musieliśmy dać. Tak, okazało się, że słuchajcie, DTM jest autem hybrydowym. Na 300 litrów benzyny spala 3 litry oleju. Ale myślę, że daje radę, nie? Mi się wydaje, że to się unormuje. Słuchajcie, mieliśmy średnią przelotową przez te wszystkie nasze okrętowe wsie, nie wsie i inne rzeczy 90 km na godzinę, więc chyba dobra. Dobre podbicie rekordu. Eskami, tak, sprawdziliśmy, że to potrafi auto i powiem wam szczerze, nikt nas nie wyprzedził. Pamiętasz? Nie. A ty możesz nie pamiętać, ja zresztą też nie, ale to jest inna kwestia. No i co? Spalił nam tylko 10,3 litra, więc jest fajny prognostyk na to, że nie będziemy musieli co chwilę stawać na tankowanie. Nie sprawdzaliśmy tego tylko czasu z tankowania, jakbyśmy na stacji. To jest problem. No ale tu mamy połączyć z dwójeczką, więc to nie będzie problem. Okay. Chyba, że szybki jesteś na dwójkach. To zależy od spożywanych napoi i jedzenia. Dobra, cięcie. Poczekaj, to nie takie. Ty jeszcze się nie nauczyłeś. No jak... O, jest, mam to. No i słuchajcie, serducho naszej babci, 3 litry C30 SE, 204 konie i powiem wam szczerze, wydawać by się mogło, że to było zdrowe 204 konie. Co Kamil, wydawać by się mogło, że zdrowe auto, nie? No, okazało się, że były małe jeszcze problemy. No nie małe, bo przed wyjazdem wstawiliśmy auto do chłopaków z autoportu, bo ono tam kałuże trochę zostawiało oleju. To raz, druga rzecz, sprzęgło tak nie fukało jak powinno. No i okazało się, że... Coś się pojawiło. Tak, że się pojawiło. Słuchajcie, sytuacja taka. Zdjęta miska oleju do uszczelnienia silnika. W misce znaleźliśmy ślizgi. Macie tutaj zdjęcie, nie wiedzieliśmy od czego one są. Już w tej chwili wiemy. Założyliśmy nowy rozrząd. Uszczelniając cały silnik. Miało być wszystko fajnie, bo silnik był wymyty, nie widać wycieków. Pojeździliśmy. No okazało się, że jednak nie jest tak fajnie, jakby mogło być, bo samochód ciekł, ale pod głowicą. Czyli głowica do góry. Oczywiście. Stała zdjęta, splanowana, powiedzmy sobie przywrócona do stanu poprawnego. Ale okazało się, że poprzedni właściciel miał jakieś wycieki gdzieś płynów kiedyś i wpierdzielił tam, wiesz, tego leak stopera, czy jak to się nazywa. Więc nasz Piotruś. Ten Piotruś. Pozdrawiamy Piotrusia. Niestety, ale musiał robić porządek i czyścić kanały wodne w głowicy i w bloku, ale udało się to zrobić. Rzecz ciekawa, jeszcze mieliśmy bardzo dużo przygód ze sprzęgłem, bo ono twardo działało, już w tej chwili trochę lepiej jest. Natomiast ktoś już tutaj zmienił sprzęgło na nie dwumasę i ciężko było dobrać odpowiedni docisk. No, dużo rzeczy, no ale... Ale się udało. Udało się. Finalnie samochód przejechał, tak jak powiedziałem, ponad 1500 km z dobrą średnią prędkością. Także jest fajny prognostyk. A prognostyk, moi drodzy, na co? Kamil, na co? No, moi drodzy, no, będziemy nim bić rekord Polski. Tak, słuchajcie. Będziemy objeżdżać autem Polskę dookoła. Granic. Jeszcze nie wiemy, skąd startujemy, ale damy wam znać w na pewno kolejnej relacji, gdzie spotkamy się wszyscy uczestnicy. No i będziemy próbować pobić taki ciężki rekord, czyli jazda dookoła granic, tymi takimi niefajnymi drogami. 3600 km z hakiem, jeśli dobrze pamiętam. A rekord, moi drodzy, nie chcę wam ten, tu mam print screena zrobionego. 9 godzin? No właśnie nie, bo tutaj mamy tylko 51 godzin, 59 minut, 48 sekund. Także takim autem będziemy chcieli to zrobić. Tamta nasza druga babcia jechała również z nami na rajdzie koguta i ona, powiem wam szczerze... Dała sobie bezproblemowo w ogóle radę z tym wszystkim. A Kamil, co możesz powiedzieć o komforcie jazdy tamtym samochodem? Bo tak, ty... całą drogę pokonania w tym aucie. Bo to było auto VIP-ów.
Całą drogę polegałem na tylnym siedzeniu. Nie mam nic tutaj do zarzucenia. Jest komfortowe jak na tyle lat. Ile ono ma? 37. 7. Czyli... 37, 87, no. Tak. I powiem wam szczerze, że chyba dawno nie jechałem bardziej komfortowym autem. No i słuchajcie, tutaj nie chcę wtykać nikomu, bo wiele osób mówi Mercedesy, BMW. Natomiast ja jechałem w Mercedesie W124. Fakt faktem, to był karawan przez metę rajdu Koguta. No, jechał. Jechałem na tylnym siedzeniu. Fajnie było. Natomiast słuchajcie, uważam, że to są naprawdę bardzo fajne, wygodne, komfortowe auta, więc flotę wybraliśmy na rekord, wydaje mi się, zacną. To ja też sprawdzałem jeszcze na rajdzie Koguta jedno auto z tyłu. Tak, też czerwoną Omega 3000. Pozdrawiamy chłopaków. Oni wiedzą dlaczego. Słuchajcie, kilka słów o tym aucie. No, ono jest stylizowane, to jest taka replika zewnętrzna Opla Omegi 3000, która startowała w DTM-ie. Kiedyś w pierwsze Omegi, które tam startowały, to właśnie tak wyglądały. Czyli miały... Jeden do jednego. Jeden do jednego. Miały takie body kity. To jak sobie gdzieś wpiszecie w sieci Omega DTM i nazwisko takie polsko brzmiące Niedźwiedź, to właśnie wam wyskoczą takie. I żebyście właśnie mieli świadomość, to nie jest replika zrobiona na Evo 500, bo ona wygląda troszeczkę inaczej. To jest replika zrobiona stricte pod wcześniejszą generację i wygląda w zasadzie jeden do jednego jak ta, łącznie z tylnymi łukami na tylnych nadkolach, które po prostu takie tam były, żeby zmienić większego kapcia. Prawda, Kamilku? Prawda, ale ja siedziałem w oryginale tym już drugim. I słuchajcie, mamy dla was teraz naprawdę, nie wiem Kamil, ja myślę, że bardzo elitarny materiał. Sztos, bym powiedział. Bo nikt we współczesnym YouTubie tego nie pokazywał. Mianowicie możecie teraz zobaczyć, jak wygląda DTM zbudowany na platformie Evo. Jaki tam jest motor, jakie są poszerzenia, jak on wygląda w środku. Ty nawet chyba miałeś przyjemność się tam zmieścić. Miałem. Ja jeszcze nie próbowałem, ja słuchajcie, 15 kilo dopiero bym tam pewnie wszedł. Ty chyba zepsułeś go nawet, nie? Nie do końca, nie będziemy się do tego przyznawać, ale zacząłem bawić się skrzynią biegów, a tam jest... No nie powinieneś? No. Ale słuchajcie, zobaczcie to, co tam się dzieje, bo pokazali nam cały środek, pokazali nam silnik, pokazali nam podpisy ludzi, którzy tworzyli te auto, designerów, kierowników wyścigowych. Pokazali nam, jak lekka jest tylna klapa. Materiał, który zobaczycie, ok, będzie łamaną angielszczyzną, łamaną niemieczyzną, natomiast postaramy się wam wrzucić tam literkowe tłumaczenie drukowanymi. My to przetłumaczymy po swojemu. Tak, drukowanymi literami, więc myślę, że będzie fajnie i zabawnie. Za nie mówiłem. Słuchajcie, no motor 3 litry, ale taki on chyba nieseryjny jest. Bardzo mocno podmodyfikowany. Dolet. Ja pierdzielę, jaki wydech, barany konkretne, nie? Wow. Ja pierdzielę. Nie, ale barany są zarąbiście zrobione. Zobacz, jakie długość wymierzona konkretnie, nie? Wygląda na ten zbiornik. Chodź tutaj, pokażemy. Znaczy, tam jest zbiornik na ciecz. Na mocz? Na mocz. Barany, faktycznie wydech. Pompa wody seryjna tutaj widzę jest, to widocznie nie mieli problemów z tym. No i zupełnie inny dolot, nie? Spójrz na intercooler, dosyć duży. Intercooler, tak jest. Patrząc tutaj na to dolot... To nie jest intercooler, to będzie chłodnica oleju. Chłodnica, no to jak to jest chłodnica oleju, no to grubo. To jest chłodnica oleju. Trochę BMW przypomina, jeśli tak. Chodzi o kolektor. Sztosik. Rozburka. I zobaczcie, Evo 500, no nie miała takiego parapetu tutaj. Tutaj jest to mega duże. Hol. Może kwestia wysunięcia lampy Evo 500. Na żółto pomalowane, ale grill i rimshera. Chociaż też jest fajna rzecz, bo jest zrobiony tak jak
instalacje gazowe w moich Toyota. Kustomowo. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest dalej. Sliki, centralna nakrętka. Ty, to będzie AP. Tak jak to samo, co w Lotusie jest. Tak. Ale tarcza też jest dosyć tarcza jest konkretna. No to jest 18 cali. Więc robi robotę. 18? 18. Ale ty, tutaj to w ogóle nie wchodzi. To co, może teraz wnętrze? Nie, zobacz, jeszcze tutaj jest opona z tego. Nagumowana. Wow, to też jest kosik. No i cała historia. A, widzicie, patrzcie, mamy wszystko. 3.8, 24-zaworowy. Auto z 91 roku. Dalej nie znam, ale to znam. 485 koni. Z 3,86 litra. Spójrz na obroty. 7,650. Bardzo wysoko obrotowe się kręciły. Waga auta 1191 kg. Z 60-litrowym zatankowaniem. 500 niuta. No to jest konkret. 0-100 robiło w 4,6 sekundy. Vmax 320 km na godzinę. Sztos. Teraz zobaczcie to w środku. Jeja, jak to fajnie wygląda. Mimoż, może chcesz się przymierzyć, wsiąść i zobaczyć, jak się siedzi? Ja bym to zrobił. Nie wiem, czy można. Spróbujemy. Nikt nas nie wygodnie, jesteśmy tu gościami kolorowymi. Tak uważasz? Myślę, że tak. To rozmawiałeś z szefem Inżera. Tylko wiesz, ja nie wiem, czy tam wejdę. Tak powiem wam szczerze. To ja dawaj. Tam. Będziesz wchodził? Oczywiście. Sprawdź ty, Mateusz. Też musimy ograć jeszcze, zobaczcie słuchajcie. Ja jestem szczupły, to się zmieszczę. Nie zmieścisz się, bo kierownicę trzeba wyjąć. Ja spróbuję. Tak się nie zmieszczę, się zmieszczę. Ło, jak jest? Nie wiem, gdzie jestem, ale jest zajebiście. No powiem ci, że nie jadę, a już czuję się, że jakbym zapierdzielał. No, super sprawa. O, ale sprzęgło. Ma skok, ja wiem, 2 centymetry? Jest, wciśnięte sprzęgło, już jest puszczone sprzęgło. Ładnie. Super sprawa. Za to gaz ma bardzo duży skok. No bo dużo może. Ja pierdolę. Kamil, wchodzisz? Zwinny jest. Czujesz emocje w tym samochodzie, no, jak siedzisz? Człowieku, ale wiesz co tu się dzieje? To jest... No, ja powiem wam szczerze, że naprawdę to... Ja to muszę zrobić. To jest sekwencja, bo zepsujesz ty. Czy normalna skrzynia? Normalna. Ty, człowieku, wiesz jak fajnie biegi wchodzą? Zajedynkowo. Nie słyszymy cię. Nie ten. Okej, okay, sorry. Fahrer beim 24-Stunden-Rennen, Klaus-Peter Toller. Franz Engster war Fahrer 1991 DTM. Das ist Opel Motorsport-Chef Karl Mauer. Aha, okay. Der das Auto damals betreut hat. Und ja, Walter Röll hat man halt auch drauf. Okay. Parapet. To oprócz tego, że jest wysunięty, to jest wysunięty na stałe. Czyli mamy tutaj normalnie dziurki, otwory, ale sama ta zdecydowanie większe skrzydło. Super sprawa. I klapa tylna usuwana przez otwarcie tego, czyli nie ma zawiasów, tylko normalnie zdejmowali to, wlew paliwa. A tutaj mamy wlew paliwa. Tu też jakiś włącznik bezpieczeństwa na pewno. No i w środku klata. No i sprawa. Zobaczcie. To cały system ABS. Tak, cały system pompowy. Nieźle. Nawet się przyłożyli, żeby boczki jakiekolwiek zrobić. Tak. A to są mil przeroskie. Tak? Tylko nie mają tego, tak. Nie mają... nie wiem jak to zamknąć. Piękne. Możemy też spojrzeć na kola. Kamil, kola są widzieć. Zrobione. Pozbawione są korozji. To by się moje OMZ 3000 przydało. Nie ma korozji. Ale super sprawa.
Hebeanlage. Hebeanlage. A the height? Ja. Okej, okay, czyli tutaj jest do regulacji wysokości zawieszenia. Sztosik. Tam w ABS, tak? No tam jest jakiś tak ABS, ale to... Jeszcze chcę obrać to siedzenie z tyłu. Uda mi się? Nagraj jeszcze, jak wygląda poszerzenie tutaj, ile to auto jest szersze w samym progu, nie? W samym progu, szersze od tego. Super sprawa. And this? Remove the... Komplet alles, mm-hmm. You know. Słuchajcie, tak jak mówiłem, po wyjęciu tych zapadek mamy zdejmowaną... Okej. No to mamy prezentację. Wow. Bardzo lekkie. Carbon? Genau, es ist Carbon-Schale und mit Gummitank. Das ist Gummitank. Aha. Tank. Hier ist Catch-Tank-Pumpe. Aha. Catch-Tank-Pumpe. Die zwei Pumpen fördern das hier rein, in diese Flasche. Und hier raus, dann nach vorn. Super sprawa. Okay. Dodatkowo klatka tutaj wchodzi dalej w mocowania amortyzatorów. Same mocowania amortyzatorów też są poprawione, spawane, bo w fabrycznych samochodach tego nie było. Tych spawów. Czyli na pewno to działa na usztywnienie samochodu. Akumulator. No tak, to żeby masy rozłożyć odpowiednio. Tutaj są dwa zbiorniki, jeden jest tutaj, drugi jest tam. Z tamtego też idzie pompka, tutaj pan powiedział. Jeszcze jedna sztuka. Nagrywasz chociaż? Oczywiście. Chociaż tak. Taką repliką będziemy mierzyć się z rekordem Polski. Obejrzycie sobie to w tym odcinku. Link do odcinku jest w komentarzu. Żeby było jasne. No nie jest to taki sam model, bo tutaj mamy do czynienia z silnikiem 3,9 litra prawie, wolno ssący. 485 koni, ponad 500 Nm. Zmodyfikowany środek, ale zobaczcie, jak to auto pięknie wygląda. Piękny spoiler z dużym progiem. Dalej idąc, maska zdejmowana za pomocą sportowych zabezpieczeń. Tutaj mamy hebel, czyli wyłączamy na wypadek jakiegoś czy wypadku, czy czegoś takiego. Dalej koła z jedno z centralną nakrętką do szybkiej zmiany. Mamy poszerzenia tyłu zgodne z Omegą Evo. Klapa tylna, słuchajcie, zdejmowana. Powiem wam, brałem to w ręce, to waży, nie wiem, z 2-3 kg, jest bardzo lekkie, czyli to pewnie aluminiowe, to wszystko jest zrobione z plastiku. Wydech jest przeniesiony na prawą stronę, gdzie w seryjnej Omedze jest on po lewej stronie. Mamy tankowanie, tutaj są dwa zbiorniki. I tutaj jest cała hydraulika do podnoszenia, opuszczania samochodu do hamulcy. Wygląda to nieziemsko. Kawał historii, słuchajcie. Historii, którą można dotknąć, można poczuć. A wy możecie ją poczuć z nami, jadąc z nami naszą repliką. Rajdy dookoła Polski. Będziemy ścigać się z czasem, będziemy jechać wzdłuż granic i próbować bić rekord w jak najszybszym objechaniu Polski wzdłuż granic. Zapraszamy. To cóż, moi drodzy, my się już powoli przygotowujemy do następnej wielkiej podróży tego samochodu. Do bicia rekordu. Tak. Dajcie znać swoim znajomym, bo będziemy z tego robić szereg relacji. A ja powiem tyle. Porywamy się trochę z motyką na księżyc, bym powiedział, ale mam nadzieję, że go przeorzemy. Porywamy się, moi drodzy, trochę z motyką na księżyc, ale my go zakładamy, że przeorzemy, bo jesteśmy ambitni. Będzie trochę lżej, bo nie będzie wspomagaczy alkoholowych i tak dalej. Będziemy po prostu jechać na czysto. O kurwa! Tak, i nie będziemy więzieni, tylko będziemy kierować. Tak. Natomiast dlaczego z motyką na księżyc? Słuchajcie, ten rekord 51 godzin, 59 minut, 48 sekund został ustanowiony na autach współczesnych. Współczesnych, czyli to były mocne dzisiejsze samochody. Przed nami rekord, który
może różnie się potoczyć, dlatego tak jak regulamin pozwala, będziemy mieć auto zapasowe, będzie jechała z nami, powiedzmy sobie, laweta z zapasówką, będzie jechało drugie auto z naszym patyczakiem, którego widzieliście. Pozdrawiamy. W odcinku Irmszerlandia. No i będziemy się próbowali wspierać i doczłapać tymi samochodami do mety. Dla mnie, powiem Ci szczerze, największą bolączką i zastanowieniem jest, jak my mamy dbać o tą naszą hybrydę. Chodzi Ci o olej? Chodzi o olej, no bo to wiesz. Weźmiemy parę litrów oleju. W razie co nadmiar będzie miał wychlapy. Dostaliśmy olej też, niemiecki olej dostaliśmy. Tak, dostaliśmy też niemiecki olej do I30, ale on podchodzi do tego, więc będziemy go używać tak sentymentalnie. Tak. Słuchajcie, bardzo będzie nam miło, jeśli będziecie na drodze naszego rekordu, będziecie nas wspierać. Będziecie robić fotki, będziecie nam wysyłać. I wrzucać je na relacje. Poza tym fajnie by było, gdybyśmy zebrali jakieś takie punkty, powiedzmy sobie, parę osób wzdłuż granicy, które by mogły nas wesprzeć czymś, czego nie będziemy mieć w aucie. Nie mówię tutaj o jakichś wspomagaczach, tu bardziej chodzi o jakieś rzeczy mechaniczne, bo nie wszystko będziemy w stanie zabrać. W związku z tym fajnie by było liczyć na Wasze wsparcie, na załatwienie, nie wiem, jakiejś głupiej butelki wody, płynu do hamulców, jeżeli go nie będziemy mieć, albo coś się stanie, albo, nie wiem, zdemontować z Waszego auta pompy wody, bo nam padnie, bo jej nie będziemy mieć. Albo jakby były gdzieś jakieś objazdy, albo coś, co by nam utrudniało bicie tego rekordu, to pomagajcie nam. My na pewno zrobimy czat na jakimś pewnie WhatsAppie, taką grupę, żebyście Wy byli na bieżąco, ci co chcą, udostępnimy swoją lokalizację i w razie czego po prostu będziemy pisać i prosić o wsparcie. Także proszę Was, kibicujcie nam, bo chcemy uczcić pamięć tych 30-latków. Ja mówię 30-latków, bo mija 30 lat od zakończenia produkcji Opla Omegi A w Polsce, w Europie. Wiadomo, ona była później produkowana jeszcze w Brazylii. Natomiast no, my patrzymy tutaj na nasz ogródek. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć z relacji, bo my się też, wiecie, zastanawiamy. To będzie relacja taka w biegu, z nami będzie wóz transmisyjny. Jak byście chcieli to widzieć? Na pewno z tego powstanie jakiś odcinek, ale będziemy chcieli na bieżąco Wam dawać też te materiały. Będziemy bardzo fajnie chcieli nagrać przejazd w górach, żeby Wam wielką pętlę też pokazać, jak te auta jeżdżą. Dla nas będzie to nie lada wyzwanie, tak? Bo tam nie będzie czasu na powtórki, nie będzie czasu na zatrzymanie się, na zrobienie ładnych zdjęć. Będzie to wszystko ogarniane w biegu. Słuchajcie, no dziękujemy ślicznie za to, że nas wspieracie, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale wybiło już nas 5000 subskrybentów na naszym małym, 3-miesięcznym kanale YouTube. My mamy cały czas dyskusję z Dawidem, z Kotem Wariatem, jak mają się, powiedzmy sobie, te dalsze losy rozwijać. Jest pomysł wsadzenia troszeczkę innych aut. Na polską motoryzację patrzymy, na DU teraz. Także też będzie odcinek z tym związany, ale jeżeli macie też jakieś auta troszeczkę inne niż Opel, to też zapraszamy Was, żebyście się z nami skontaktowali i coś, myślę, że razem jesteśmy w stanie, chciałem powiedzieć, spłodzić, ale nie, nagrać, bo chociaż taka to jest twórcze płodzenie, nie? Ogólnie chcielibyśmy bardziej rozwinąć kanał. Pomóżcie nam, ukierunkujcie też trochę, co byście chcieli oglądać w naszym wykonaniu niepowtarzalnym. I to by było na tyle w sumie. Dobrze gada, polać mu. Do zobaczenia. Widziałeś kocie wariacie? Widziałem, też tak umiem. Co, ja pojeżdżam sobie DTM-kiem na Drive It Day, na
Natomiast winni jesteśmy wam hasło dzisiejszego odcinka. I przeżyj. To jest hasło dzisiejszego dnia.